No i witam Was w kolejnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu. Udało nam się zdobyć ramę obrazu, więc wracamy. I teraz pytanie: oddać ją do gospody pod trzema miotłami, czy pod świńskim ryjem? Tak to się nazywa. Tak, świńskim łbem. Może tym razem zrobię tak, jak raczej uczniowie chcieli, czyli polecę pod świński łeb, gdziekolwiek tam jest, bo nie pamiętam, żebym tam był. Ale jeszcze tu jest jedna rzecz, widzę, do zrobienia. Czyli kominek. Kominek tutaj jest jeszcze nie od... O, właśnie. Nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? You've made a mistake. Kto do mnie gada? Nothing to poach in Arranger except spiders. Not worth the trouble, if you ask me. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Dobra, nie wiem, kto do mnie gada, ale nieważne. Popatrzę sobie w sumie na mapę. Bo to do Hogsmeade chyba teraz po prostu muszę pójść, nie? Ej, coś się tu pozmieniało. Nie było czegoś takiego na mapie. Widzicie? Teraz są jakby... Jest mapa podzielona na części. Nie przypominam sobie, żeby wcześniej coś było. Musieli coś zrobić, jakiś update w grze. Albo po prostu nigdy nie robiłem aż tak wysoko. Tu mam pogadać jeszcze z jakąś kobietą. Tu też mam pogadać, co w dwóch miejscach, tak. A to jak już jestem tutaj, to może jednak zrobię tą misję. Tu też mam pogadać z Nati. Dobra, to może jednak, jak już jestem przecież, to jaki problem to zrobić? Jeszcze raz, w którym miejscu to jest? W tym domku tutaj, ok. Gdzieś tutaj by to wychodziło, że to by musiało być. Tak jest, przede mną. Dobrze, pogadamy sobie z Marina Hoffet. Pardon? Were you calling to me? I was. I'm Marianne Moffat. Pleasure. At the moment, I'm having a great deal of trouble trying to find a particular Diracol. Diri Kraka. Co to takiego? Nie pamiętam, więc... A Diracol? What's that? It's a magical bird. Muggles call it a dodo and believe the creature to be extinct. But that's because it can disappear whenever humans draw near. I'm worried about a large albino Diracol known as Gwenaira. She's a local legend, so of course poachers are after her.
If I had her, I'd treat her like a queen. And I could use her molted feathers as fashion accessories. Okay. Seems you're more concerned with the feathers than the bird. But she'd be safer with you than with poachers. Indeed. They'd pluck her feathers and likely kill her when they were through. I can't seem to rescue her, and I'm worried the Dericals don't trust me since I've been hanging about their den. Dlaczego nie chcesz uratować wszystkich Karaków? Why are you fixated on Gwenaira and not rescuing all the Dericals? Gwenaira is special. She's more attractive to poachers with her lovely plumage. They'll try harder to take her. The other Dericals seem to have managed evading poachers quite well on their own. Jak wygląda legowisko Diri Kraków? Can you tell me what the Dirical den looks like? It's down by the shore, on a sort of overhanging cliff. You'll recognize it by all of the Dericals lolling about. Zobaczę, co da się I'll zrobić. Keep an eye out for a large white Dirical. Oh, thank you. Those gorgeous feathers. Anne should be safe. One last thing. She seems to spend her days in hiding. I've only ever seen her at night. I do hope you're able to save her. Akurat się robi ciemno, więc chyba jest dobry czas, żeby tam pójść. I suppose I should. At night, apparently. Chyba będę musiał użyć normalnie tych czarów. Do łapania zwierzaków, nie? This must be the Dirical den that Miss Moffat told me about. Chyba widzę. Where is Gwenaira? No need to be difficult. I mean you no harm. No, nie jest to proste. Dawno nie łapałem zwierzaków. Do cooperate, won't you? Revelio. Można zawsze było użyć, pamiętam, czaru, nie? Leviosa. Wingardium Leviosa. Dobra, podejdę jednak do tego drzewa, zobaczymy, co tam wyjdzie. Dobra, nie ma. Revelio. Wingardium Leviosa. Skubane szybkie są. Bombarda. O nie. Czemu czary mi się przełączyły?
Nie chciałem żadnej bombardy. Wingardium Leviosa. Dobra, mamy. Ale ja sobie w takim razie pozbieram ich więcej. Tu jestem. Poszło teraz dosyć dobrze. Wingardium Leviosa. Settle yourself. Okej, jak się w miarę szybko to zrobi, to nawet się to udaje. Ile ich mam? Mam 3 dirikraki, z czego jedno muszę oddać. To jeszcze jednego dirikraka chyba sobie spróbuję, jeżeli będzie oczywiście tutaj gdzieś. Revelio. Wingardium Leviosa. No i świetnie. Teraz mogę lecieć. Także wracamy do babki, oddajemy Drikraka. 3 będą do mojej menażerii. Jak mam miejsce oczywiście, ale chyba tak. Storybook. Oh, hello. Any luck finding Gwenyra? Miss Moffat, I caught Gwenyra. That's incredible. Was it terribly difficult? A można powiedzieć, że na początku to było wyzwanie, a potem poszło gładko, więc nie wiem, którą odpowiedź wybrać. Ale damy, to było wyzwanie. She was difficult to track down, but I managed in the end. Believe me, I know. Well. May I have her now? Tak, ale musisz zapłacić. Dobra, nie. Of course. Oh, you're too kind. She has such exquisite plumage. Oh, I shall make the finest attire from her feathers. And she'll have a good life too, of course. Ah. Oh. Thank you so much for bringing me Gwenyra. I shall keep her safe and only use her feathers sparingly. Świetnie. Kasiurka jakaś padła. Kolejne misje zrobione.
Dobrze, to popatrzę sobie teraz, co my tu mamy. Jeszcze, bo tutaj było jeszcze coś, tak jest tutaj. Zaledwie 300 metrów stąd, więc ponad 300 trochę, więc bez problemu to zrobię. Porozmawiaj z handlarką na bank. O, nie da się. Nie da się tędy przelecieć, czy co? Nie nada się. Lądowanie jest niedostępne, co? Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. Niuchacz. To teraz niuchacze będziemy zbierać. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick, but I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the Ashwinders that are lurking about. Okej. Proszę powiedzieć mi więcej o Henriette. Why did Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune. Czego sama pani po niego nie pójdzie? Boi się popiołków, jak powiedziała, nie? Chyba. Why don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add Ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. No i dlatego ja mam narażać życie, nie? Postaram się znaleźć tego niemacza. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. Dziękuję za pani czas. I should be going now. Thank you. Dobra, gdzie my mamy go szukać? Prawie 1000 metrów stąd. That hideaway does. Okej, a tu mamy gdzieś. Perhaps I should investigate for Rococo's sake. Bainbrough is one of my favorite hamlets in the area. Deadly charming. Coś mnie ucho swędzi. Ciekawe. Dobrze, co my tam mamy? Tam jeszcze będzie po drodze parę tych kominków do odwiedzenia, albo nie parę. Na pewno tu jest, więc mógłbym po drodze sobie tam wskoczyć, chyba że polecę na skróty. No i potem tu jest kolejna misja jakaś, więc trochę tego tu jest.
perhaps... I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection charms. Usownice. Po mojej prawej. Merlin trial when I see one. No i gdzie tu jest? Gdzie tu jest kominek? Na wprost nie. Nie. Depulsa. Glacius. Expelliarmus. Bombarda. Glacius. Depulsa. Expelliarmus. Glacius. Nie było lekko. I co, i gdzie jest ten kominek? Bo wyglądało mi, że to gdzieś tu miało być. I co, i nie ma? A nie w tą stronę. No, cóż. Wingardium Leviosa. Nie. Accium. Co jest?
Dobra, spróbujemy inaczej. Protego! Capolso! Revelio. Chyba dobrze zrobiłem, nie? Czemu to nie działa? Gdzie ja to miałem dać? Nie pamiętam, kurczę. A, tam coś jeszcze jest. Dobra, kula wróciła na swoje miejsce, bo... Co? Bo nie tutaj miałem ją dać. Jest kula. Ja sobie pójdę na górę zobaczyć, bo to chyba tam miałem ją dopchać. A jeśli tak, to trochę daleko, tak szczerze mówiąc. A nie, to jest balon. No to powiem wam, że... Teraz nie wiem, co miałem z tym zrobić. Wiem, że na pewno trzeba było gdzieś to przesunąć, bo tak to zawsze było. Tylko pytanie, gdzie? Bo tutaj to uruchomiłem, nie? Revelio. A nie widzę tutaj w pobliżu niczego, co by mi się pojawiło, że gdzieś coś ma być. Oprócz tej kuli. Dobra, spróbujemy w takim razie pod ten posąg. Chyba niewiele to da. Ale dziwne dźwięki tu słyszę. Więc jakby... Ważne. Revelio. Nie wiem, chyba jestem już czegoś po prostu nie widzę, no. Depulsa. Dobra, zostawimy to. Zostawię to już. Ja postaram się teraz tak polecieć do tego kominka tam i tyle. Szkoda czasu na to. A kominek ma być gdzieś tutaj. O, dobra. Już widzę, gdzie tą kulę mamy dać. Tutaj. Serio? Jak ja ją mam tutaj?
dopchać na górę, bo teraz to jest ewidentnie widoczne już, że to tam powinno być. No tak, czyli jednak dobrze myślałem. Dobra, próbuję ostatni raz. Problem w tym, że tędy ja nie wejdę, więc pytanie, czy ja mam kulę tędy tam dorzucić? Będzie się dało z dołu tam nią wrzucać czarami na tyle, żeby tam weszła na górę. No. No. Najgorsze jest to, że on się tu wywraca i tego się bałem właśnie. No i jak to mam zrobić, żeby ona nie spadła? No, jeszcze tylko trochę. Jest, chyba się udało. Jupi-a-jej. A jednak warto było. Trochę punktów doświadczenia się zdobyło. Dobra, w każdym bądź razie zrobiłem tą amigówkę, cieszy mnie to bardzo. Minęło już 30 minut gry, więc będziemy kończyli ten odcinek. W następnym polecę tam trochę dalej, żeby sobie odpalić tą możliwość przenoszenia się przy pomocy proszku Fiu. I polecimy do kolejnej misji, która jest dosyć obok, bo to niedaleko. 600 metrów gdzieś tutaj jeszcze przy ten. Więc poszukamy tego niuchacza. No i co? No i będę robił tę misję tutaj powoli. Zdobędę parę leveli, może w końcu zrobię wszystkie te. Chociaż wszystkie tam było jeszcze trochę tego, bo 8 z tego co widziałem mam zrobionych, a 32 do zrobienia było ogólnie możliwych misji tych takich drugoplanowych, że tak to powiem. No ale cóż, warto, bo jak sami widzieliście, główna walka nie jest prosta, więc warto mieć wyższy level. No więc tak jak mówię, na dzisiaj to tyle. Życzę wam miłego wieczoru. My widzimy się już w następnych odcinkach. No i pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. I oczywiście serdecznie wam dziękuję za wszystkie wasze lajki, za wszystkie wasze komentarze, za subskrypcje, bo to jest dla mnie dosyć ważne. I jak chcecie, żeby kanał się rozwijał, to pamiętajcie, to jest dosyć istotna rzecz, żeby była subskrypcja. Jak chcecie być na bieżąco z live'ami, to musi być dzwoneczek. No i na pewno lajkowanie i komentowanie sprzyja temu, żeby kanał się rozwijał. A chyba na tym wszystkim zależy, jeżeli chcecie, żeby materiały się pojawiały i żeby to miało jakiś sens. Więc do zobaczenia raz jeszcze w następnych odcinkach. Cześć!